Pamiętacie Neandertalczyków? Naszych wspaniałych kuzynów z rodziny człowiekowatych w całym ich majestacie z szerokimi nosami i pochyłymi czołami? Zanim zniknęli, przemierzali Europę i Azję w epoce Pleistocenu przez ponad 350 tysięcy lat. Mniej więcej w tym samym czasie nasi przodkowie z gatunku Homo sapiens postanowili zrobić sobie wakacje od swojego domu w Afryce i odkryć świat. Być może nigdy nie dowiemy się, co tak naprawdę stało się z Neandertalczykami i dlaczego nie dotrwali do naszych czasów, ale dzięki potężnym wykopaliskom archeologicznym i imponującym skamieniałościom mamy przynajmniej szczątkową wiedzę na ich temat. Jedna z teorii wyjaśniających ich zniknięcie mówi o klimacie, który po prostu nie był już dla nich odpowiedni. Zwolennicy tego poglądu uważają, że natura coraz mocniej dawała im się we znaki i nie mogli przetrwać. Niestety, jeśli spojrzymy na neandertalskie stanowiska archeologiczne, na przykład we Włoszech, nie znajdziemy tam śladów ekstremalnych zjawisk pogodowych, które mogłyby zniszczyć cały gatunek. Inni sądzą, że między Neandertalczykami a ludźmi wytworzyła się konkurencja o zasoby. Dlatego specjaliści przekopali również kilka innych stanowisk archeologicznych, w których Neandertalczycy i Homo sapiens mogli koegzystować przez jakieś 3000 lat. W tym przypadku wydaje się, że Neandertalczycy byli nieco w tyle ze swoimi narzędziami. Ich technologia była jak telefony z klapką w erze VR. Ale kto wie, czy ścieżki tych dwóch gatunków kiedykolwiek skrzyżowały się w tym konkretnym regionie? Dowody wciąż są mgliste. Interesuje nas nie tylko prawda o wyginięciu Neandertalczyków. Naukowcy próbują też rozszyfrować molekularne kody tych istot, aby zidentyfikować ich specyficzne cechy. I wierzcie lub nie, ale całkiem sporo może nas łączyć. Oczywiście Neandertalczycy jako gatunek faktycznie odeszli, ale to wcale nie oznacza, że pozostałości ich DNA nie występują u ludzi. Wiadomo, jak to jest, gdy ludzie mieszkają blisko siebie. Pewne krzyżowanie genetyczne musiało się wydarzyć. Dowód? No właśnie szczypta neandertalskiego DNA, którą znaleziono u współczesnych ludzi. Tu sprawy nabierają tempa. Naukowcy uważali, że ponieważ Neandertalczycy nigdy nie żyli w Afryce, ich DNA nie mogło zostać znalezione we współczesnych populacjach afrykańskich. Tymczasem okazuje się, że Afrykańczycy mają około 0,5% neandertalskiego DNA. Nie oznacza to, że nasi neandertalscy krewni po prostu teleportowali się przez afrykańskie terytoria, nie pozostawiając żadnych śladów. Odkrycie to sugeruje, że wcześniej ludzie mogli odwiedzić Europę, wymieszać swój materiał genetyczny z materiałem genetycznym Neandertalczyków, a następnie powrócić do Afryki. Migracja na wielką skalę. Można by zapytać, jak udało nam się natknąć na neandertalskie DNA w dzisiejszych czasach. Cóż, naukowcy zebrali tysiące ludzi z całego świata. Pochodzili z takich miejsc jak Daleki Wschód, Europa, Azja Południowa, obie Ameryki i Afryka. Wartości mogą się oczywiście wahać, ale średnio około 20% starego, dobrego neandertalskiego DNA przetrwało. Z tym, że przeciętny Kowalski nosi w sobie tylko około 2% tego jaskiniowego dziedzictwa. Jeśli pochodzicie z pewnych miejsc lub rodzin, które mają nieco więcej neandertalskich genów, możecie liczyć na maksymalnie 3%. Czy jest coś szczególnego, co dzielimy z naszymi pradawnymi kuzynami? Jak się okazuje, Neandertalczycy obdarzyli nas czymś więcej niż tylko dotrzymywaniem towarzystwa przez tysiące lat. Przekazali nam również niesamowitą spuściznę w postaci swoich nosów. Z tego co widać, Neandertalczycy byli wyposażeni w naprawdę wysoko usadowione nosy, co stanowiło spory atut w chłodnym klimacie, gdzie oddech dosłownie mógł zamarzać, zanim opuścił usta. W tamtych czasach nosy Neandertalczyków działały jak swojego rodzaju grzejniki, ogrzewając i nawilżając zimne, suche powietrze, które wdychali. Przy tak ekstremalnej pogodzie te masywne nosy okazały się całkiem przydatne. Kiedy Homo sapiens postanowili opuścić słoneczne sawanny Afryki i udać się do mroźnej Eurazji, nieuchronnie natknęli się na Neandertalczyków. Spotkanie to zaowocowało nie tylko wymianą uprzejmości, ale także wymianą genów znajdujących odzwierciedlenie w większych nosach. Ta genetyczna rewelacja została odkryta przez naukowców, kiedy zagłębili się w DNA ponad 6000 ochotników.
Aby ukończyć badanie, uczeni skrupulatnie porównali te dane genetyczne z wizerunkiem twarzy ochotników. Zmierzyli odległości między różnymi punktami na każdym obliczu, takimi jak wysokość grzbietu nosowego uczestników. Następnie zagrali w grę Znajdź marker genetyczny celem zidentyfikowania, czy pewne cechy twarzy są powiązane z określonymi genami. Aż pod koniec tego ekscytującego eksperymentu trafili w dziesiątkę. 33 nowe obszary genomu były powiązane z rysami twarzy. Jeden wyróżniający się gen, nazwany ATF3, został prześledzony wstecz do naszych neandertalskich przodków i zdawał się kontrolować wysokość nosa. Uczestnicy z rdzennym amerykańskim pochodzeniem mieli neandertalskie cechy w tym genie, co przyczyniło się do ich wyżej usadowionych nosów. Potraktujcie ATF3 jako neandertalski prezent powitalny dla ludzi rozumnych, gdy wkroczyli z Afryki w chłodniejszy klimat. Co ciekawe, nasi przodkowie nie tylko w tym przypadku bawili się w przekazywanie genów. W XXI wieku ten sam zespół badaczy odkrył gen wpływający na kształt warg, zwany TBX15. Był małym, miłosnym podarkiem od Denisowian, innej rodziny naszych dawnych krewnych, którzy żyli w Azji i wymarli około 30 tysięcy lat temu. Część społeczności naukowej uważa, że nasi neandertalscy ziomkowie mieli pewną dziwną cechę genetyczną w obrębie mózgu. Czy to dlatego nie przetrwali? Posiłkując się tą teorią, zasugerowano nam, że my, ludzie, możemy zawdzięczać naszą przewagę mózgową osobliwej mutacji genu. Zapewniła ona naszej korze nowej, czyli inteligentnej części mózgu, rozkwit, który ustanowił cechy charakterystyczne człowieka rozumnego. Ale ten niesamowity gen nie różni się bardzo od wersji neandertalskiej. Zaledwie jednym aminokwasem. To tak, jakby zamówić kawę z łyżeczką cukru, a nie bez. Ta drobna poprawka występuje u praktycznie wszystkich współczesnych ludzi. Tymczasem nasi wymarli krewni, neandertalczycy, denisowianie i inne naczelne, przegapili tę mutację, a tak przynajmniej wskazują badania. Ale nie uprzedzajmy faktów. To, że mamy więcej neuronów, niekoniecznie oznacza, że jesteśmy geniuszami. Wyniki te sugerują jednak, że mogliśmy przebudować mózg w sposób, który dał nam przewagę poznawczą. Ponadto nie chodzi jedynie o tę jedną różnicę w aminokwasach. To element większej układanki. Naukowcy odkryli wcześniej aż 96 różnic między naszym DNA a DNA neandertalczyków, które mogły potencjalnie wpłynąć na różnice gatunkowe. Analiza DNA neandertalczyków dała nam również pewien wgląd w ich wewnętrzne relacje. Mamy teraz solidne dowody na to, jak wyglądała neandertalska rodzina i, co zaskakujące, nie różni się ona zbytnio od naszej. Na potrzeby tego badania naukowcy zebrali informacje z neandertalskiego stanowiska archeologicznego znajdującego się w Azji i odkryli, że jedna konkretna rodzina składała się z troskliwego neandertalskiego taty, jego nastoletniej córki i energicznego młodego chłopca, który prawdopodobnie był siostrzeńcem lub kuzynem. Częścią grupy była również starsza kobieta, być może ciotka lub babcia. Nasza młoda dama, gdyby znalazła odpowiedniego partnera, w końcu spakowałaby walizki, pomachałaby ze łzami w oczach na pożegnanie i opuściła dom swojego taty. A gdyby była chłopcem, jak jej młody kuzyn, byłaby szczęśliwą domatorką. Ale nie martwcie się, nie wkraczała w zupełnie obcy świat. W jej nowej społeczności prawdopodobnie było kilka znajomych, przyjaznych twarzy. Ale jak to możliwe, że naukowcy znają zakończenie tej historii? Przeglądając pulę genową neandertalczyków, dowiedzieli się, że ich struktura społeczna była partylokalna. Oznacza to, że większość neandertalek po wyborze partnera opuszczała swoje domy i rozpoczynała nowe życie z inną rodziną. Te same badania pokazują, że klany ludzi rozumnych zamieszkujące jaskinie prawdopodobnie również nie żyły w izolacji. Rodziny mieszkające w pobliżu prawdopodobnie odwiedzały te same obszary skalne, aby pobrać materiał do wykonania swoich kamiennych narzędzi. Taki odpowiednik pobliskiego sklepu metalowego. A kiedy nie używali narzędzi, byli zajęci polowaniem na zwierzynę, między innymi na koziorożce, konie, żubry i inne wędrowne stworzenia. Uczeni zastrzegli jednak, że ten portret pradawnej rodziny
może nie reprezentować pełnego spektrum życia społecznego neandertalczyków. Uprzejmie polecili przyszłym archeologom uzyskać większą ilość neandertalskiego DNA.